Powtarzające się błędy ludzi doprowadzają do złości, agresji i rozpętywania wojen. To główne przesłanie najnowszej wystawy w Muzeum Śląskim. Ekspozycja Wojny Nigdy Dość to aktualny komentarz do otaczającej nas rzeczywistości. Częścią wystawy są obrazy i dzieła artystów, którzy odpowiedzieli na przemoc wojenną sztuką. Karolina Komada. Choć różnią się techniką wykonania, wielkością i okresem, w którym powstały, to łączy ich wspólna tematyka. Tematyka wojny i przemocy. Obraz Augusta Wali, człowieka, którego wojna pozbawiła w zasadzie osobowości, gdyż jako małe dziecko, aby nie być indoktrynowany przez ideologię faszystowską, matka wychowywała go jako dziewczynkę. Łącznie 50 prac, które tworzą wystawę Wojny Nigdy Dość w Muzeum Śląskim. Przygotowania do niej trwały 2 lata od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Artyści nieprofesjonalni są bardzo wyczuleni na to, co dzieje się w świecie i momentalnie taką potrzebę wewnętrzną mają, aby podzielić się swoimi przemyśleniami. Dlatego te prace są i osobiste, bo odnoszą się do wspomnień, odnoszą się do własnej traumy, ale także bardzo uniwersalne. Wbrew tytułowi, kuratorki wystawy wyrażają sprzeciw wobec agresji. Choć tytuł wydaje się paradoksalny czy nawet kontrowersyjny, tak naprawdę jest stwierdzeniem faktu, że wojna jest czymś nierozerwalnie związanym z działalnością człowieka. Historia zatacza koło, a my wciąż nie potrafimy wyciągać wniosków, nie potrafimy uczyć się na własnych błędach. Wynika z tego taka konkluzja, że człowiekowi nigdy dosyć, nigdy dość wojny, nigdy dość cierpienia. Prace artystów opowiadają m.in. historie związane z I i II wojną światową, napadem Rosji na Krym, czy historie o tym, co działo się w Jugosławii. Staramy się zrozumieć, po co wojny są na świecie. To tak parafrazując tytuł wystawy, który niegdyś został zorganizowany w Warszawie. Ale też pytamy się o takie zupełnie prozaiczne i związane z naszym życiem kwestie. Na przykład pracami Zbigniewa Wypijewskiego, który jest tutaj prezentowany, pytamy się o nasze poczucie patriotyzmu. Co byśmy zrobili, gdyby ta wojna wybuchła? Wystawa Wojny Nigdy Dość będzie dostępna do 13 października.